W Green Canon stylowo kolejny już materiał dziś i ostatni z podsumowań kosmetycznych dotyczących roku 2017. Tym razem będę opowiadała o kosmetykach, które możemy kupić w drogerii i opowiem Wam o tych kosmetykach, które są ze mną kolejny rok, również w tym roku 2017 oraz o tych, które w tym roku odkryłam. Witajcie na pokładzie, zaczynamy! Naszą drogeryjną podróż kosmetyczną zaczniemy dziś wyjątkowo, bo od ciała, a nie od produktów służących do pielęgnacji twarzy. Opowiem Wam o produkcie, który odkryłam, o jednym marce, której odkryłam, o produkcie, który jest z nami wiele lat w naszym domu i na pewno zostanie, oraz o takim, który był dla mnie no, miłym zaskoczeniem, a jest to produkt naprawdę drogeryjny. Najpierw odkrycie. Marka Yope, bardzo często widoczna na Instagramie. Ja akurat przyniosłam tutaj mydło werbenowe, moje ulubione o fajnym, takim świeżym zapachu. Mydło i w ogóle produkty tej marki nie zawierają parabenów, SLS-ów, silikonów, czyli w ogóle są bardzo, bardzo dobre dla naszego ciała. Myślę, że zostaną z nami te produkty. My mamy jeszcze takie mleczko balsam do ciała, które również stosujemy, akurat waniliowe. Drugim moim odkryciem właśnie i takim bardzo miłym zaskoczeniem był kremowy żel do mycia, który jest u nas pod prysznicem i korzysta z niego cała rodzina. Ziai, który nazywa się dla skóry wrażliwej Ulga. I rzeczywiście bardzo fajny, delikatny produkt, hypoalergiczny, dedykowany właśnie też skórom z problemami. Mamy generalnie całą trójką wysuszoną skórę zimą i ten produkt naprawdę myje bardzo delikatnie, właśnie nie obciążając dodatkowo tej skóry. I kolejny produkt, który jest ze mną już długo i na pewno zostanie, to już chyba taki hicior jest drogeryjny. Wiem, że bardzo dużo wielu z Was również używa produkty Neutrogeny, bardzo fajnie nawilżające i natłuszczające też ciało. Jeżeli nie używam produktów ekologicznych, o których Wam opowiadałam w zeszłym odcinku, to właśnie używam tego balsamu. Odcinki, o których Wam mówiłam, znajdziecie tutaj pod spodem, wszystkie będą wypisane. Odcinek o produktach drogeryjnych, podsumowanie 2017, odcinek o produktach ekologicznych 2017 i odcinek o produktach luksusowych 2017. One wszystkie trzy będą w jednej linii zawsze wymienione, więc będziecie mogli sobie skakać od jednego do drugiego. Czasami będziemy dodawali jeszcze odcinki rozmowy z Agnieszką Milczarek, bo również mówimy w nich o kosmetykach, oraz odcinek Moja torebka, bo tam też niektóre z takich ulubieńców moich są. Jesteśmy przy ciele, to przeskakujemy do twarzy i do dbania o skórę. I na przykład w drogerii jest jedna z moich ulubionych marek już od wielu, wielu lat, słuchajcie, której jestem wierna i myślę, że to tak właśnie zostanie. Nasza polska marka, która nazywa się Dermika. I przyniosłam dziś do studia krem P+, który używam na noc. To jest krem właśnie dla cer naczynkowych. Ja często mówię o tych produktach, które są dedykowane właśnie takim cerom, z tego względu, że ja się borykam po prostu właśnie z takim problemem i wyszukuję rzeczywiście te produkty, które jakościowo są pod tym względem najfajniejsze. Dermice jestem już od wielu lat wierna. Używam jej kremów. Ostatnio odkryłam produkty Czarna Orchidea, takie właśnie produkty przeciwzmarszczkowe. To jest akurat, pięknie to się nazywa, korektor wieku, ale tak naprawdę ma bardzo dobroczynne działanie na skórę i tak jak pokazywałam wam w produktach, chyba wydaje mi się, że profesjonalnych, prawda? Mówiliśmy o Estée Lauder, o właśnie serum tam chyba było właśnie takie antystarzeniowe. To dla mnie odpowiednikiem tego serum właśnie, jeśli chodzi o rzeczywiście takie realne działanie na skórę, jest właśnie ten produkt Dermika. Jak zwykle po bokach gdzieś albo tu macie napisy z tymi produktami i ich właściwości. I z Dermiki, słuchajcie, jest jeszcze jedna
genialna rzecz, źle powiedziane, genialne produkty, genialne maseczki. Ja się śmieję, że nawet jeżeli by mi przyszło gdzieś podróżować i wylądowałabym w nieznanym sobie miejscu, a byłaby drogeria, to ja nie musiałabym właściwie mieć żadnych kremów, dlatego że musiałabym znaleźć tylko właśnie maseczki Dermiki. A teraz Wam powiem, jakie to są, słuchajcie, nazwy. Dermika, oczarowanie, maseczka oczarowanie, maseczka przed randką. Dermika, sensacja, maseczka na bazie roślinnych komórek macierzystych, bardzo fajna. Dermika Nocne Życie i Dermika Lift and Go. Bardzo fajne maseczki, które naprawdę w oczach poprawiają stan skóry, tak jakby do pionu ją stawiając. Właśnie takie wyjście awaryjne, jeśli gdzieś podróżujemy, ja nie wożę ze sobą, słuchajcie, właśnie takich dużych kremów, tylko mam miniaturki w kosmetyczkach albo właśnie tego rodzaju maseczki. Pokazywałam Wam przy kosmetykach ekologicznych maseczki właśnie ekologiczne, a jeśli nie mam tamtych, to właśnie na pewno mam maseczki Dermiki. Czyli mamy Dermikę, bardzo ją lubię, naprawdę. Mamy jeszcze jedną markę pochodzącą z drogerii, tym razem nie polską. To jest, słuchajcie, marka, która nazywa się Weleda. Mam nadzieję, że dobrze czytam. Weleda, marka niemiecka. Bazująca właśnie na produktach jakby pochodzenia naturalnego, organicznych. Akurat tu jest z róży, tu są z pestek z owocu granatu. Śmieszne takie opakowania, troszkę metalowe w tubkach. Bardzo fajne kremy. Rzeczywiście w ogóle od nich zaczęła się moja przygoda z kosmetykami ekologicznymi. Jakby to były takie pierwsze kremy znalezione właśnie w drogerii, w jednej z drogerii, od których poszłam gdzieś już dalej w stronę produktów ekologicznych. Czyli mamy Weledę. I miłą niespodzianką w tym roku były, słuchajcie, to był prezent dla mnie, dwa kremy, które rzeczywiście też rekomenduję Wam i mogę je polecić. Produkty, znowu wracamy, polskiej firmy Oceanika. Pierwszy krem For Lift Skin, to jest taki krem liftingujący, on się nazywa Żelazko, czyli tak jak się domyślacie, właśnie ma za zadanie takie fajne zliftingowanie, wygładzenie cery. Bardzo fajny pod makijaż, a jeśli chcecie takiego spektakularnego efektu właśnie przed wykonaniem makijażu, żeby tą skórę bardzo tak fajnie wygładzić, żeby makijaż właśnie się dużo lepiej na niej prezentował, to z tej samej serii jest coś takiego jak serum natychmiastowo wygładzające. Tak ono wygląda i bardzo, bardzo fajnie rzeczywiście sprawdza się, jeśli chodzi o no, takie serum właśnie nakładane przed makijażem. Od niedawna mam te produkty, a mimo to uznałam, że warto o nich opowiedzieć, bo bardzo fajnej jakości są i jestem niezwykle mile zaskoczona nimi. Czyli mamy kremy, jeszcze może o pielęgnacji troszeczkę opowiem. Jak każda z nas używam pielęgnacji właśnie do zmywania makijażu. Dwie firmy fajne, również drogeryjne. Jedna Biolik, na pewno Wam znana. To jest akurat płyn micelarny, którego używam. I druga, jeśli nie płyn micelarny, to Łagodne Mleczko, oczyszczające, akurat Dermedica. Też produkt z drogerii. I też obydwa te produkty z kilku, które przyszło mi testować w tym roku, na pewno Wam polecam. I kolorówka może teraz, w końcu kolorówka, słuchajcie. Czyli lakiery do paznokci, jak najbardziej produkt drogeryjny. Ja mam takie trzy ulubione swoje firmy, które przyniosłam. Lakier do paznokci Bourjois. Nie patrzcie na kolory, bo wszystkie moje lakiery właściwie w jednej gamie kolorystycznej są, czyli właśnie od jasnego różu poprzez malinę, aż po czerwień. Ja właściwie innych kolorów lakierów nie używam. Bardzo fajny lakier, który szybko schnie i to jest taki mój lakier codzienny. Wszystkie te lakiery mają jeden wspólną cechę, a mianowicie szeroki pędzel. Ja nie lubię, słuchajcie, lakierów, które takim malutkim pędzelkiem się lakier nanosi. Muszę mieć szeroki pędzel, że właściwie za
dosłownie dwoma pociemnięciami pomaluję te paznokcie, bo ja nie mam czasu też na to, żeby spędzać nad nimi dużo właśnie czasu. Lubię produkty, które raz, że bardzo dobrze kryją, góra dwa razy ma być pomalowane, żeby paznokieć dobrze wyglądał, a dwa, że szybko schną. Taki jest właśnie Bourjois, ta jedna sekundówka. Bardzo lubię w ogóle lakiery, również drogeryjny produkt Sally Hansen. Bardzo fajne produkty i dużo ich mam. Przyniosłam akurat taki ładny malinowy, różowy, ale naprawdę mam kilka różnych akurat odcieni właśnie z róży i czerwieni. I lakier, który niedawno dość odkryłam, lakier Rimmela. Spójrzcie sobie. Lakier, który nazywa się Super Gel. Bardzo szybko się nanosi, bardzo dobrze kryje i właśnie dwa pociągnięcia, czasami właśnie raz wystarczy te paznokcie pomalować, żeby w miarę dobrze się prezentowały. Czyli mamy taką grupę, te trzy produkty, te trzy firmy polecam, jeśli chodzi o lakiery drogeryjne. I ostatnio też odkryłam bardzo fajną rzecz, jestem sama nią mile zdziwiona i to już jest drugie opakowanie, które właśnie kupiłam. Takie ładniejsze kupiłam, żeby móc je Wam zaprezentować, bo mój poprzedni już jest tutaj poprzecierany. A mowa o pudrze w kompakcie, takim zbitym, akurat transparentnym. To jest, słuchajcie, o tyle fajny produkt do poprawy makijażu w ciągu dnia, który, uwaga, nie zmienia koloru makijażu, który już mamy, tak? Czyli zwłaszcza dla dziewczyn, które, nie wiem, na przykład są te partie T twarzy, które się świecą. Czasami rzeczywiście używamy bibułek matujących w ciągu dnia, ale wypadałoby czymś jeszcze właśnie wykończyć ten makijaż, tak? Taką kropeczkę nad i postawić. To właśnie ten Max Factor, bo to jest puder tej firmy, rewelacyjnie się sprawdza. Jest po prostu, słuchajcie, moim ulubionym takim wykończeniowym właśnie w tej chwili pudrem i ja go używam również w trakcie nagrań, jak mamy kilka odcinków pod rząd i trzeba się w trakcie nagrania poprawić, to właśnie tego pudru używamy i rzeczywiście dosłownie w sekundę bardzo fajnie twarz odświeża. Czyli mamy Max Factor puder, no i kolorówka teraz taka typowa kolorówka. Wy się będziecie pewnie potem w odcinku śmieli, bo tu widać, że same różowe kolory w ogóle są, ale rzeczywiście to jest taka moja paleta. Ja mam raczej delikatny typ urody, nie używam wyzywających kolorów, bo no prześmiesznie w nich wyglądam i ile razy moje koleżanki próbowały mnie zmusić na przykład do takiej mocno czerwonej szminki, ja zawsze się korygowałam, że nie, zawsze mówiłam, słuchajcie, będziecie się śmiały, one nie, Asiu, spróbuj, no i efekt był zawsze taki sam, że jak pomalowałam mocno na przykład czerwienią usta, wybuch śmiechu się rozlegał, bo nie wyglądam dobrze w takich kolorach. I ja wybieram kolory gdzieś takie naturalne, delikatne. Nie maluję, tak jak widzicie, ust ostro, tylko raczej używam błyszczyków albo takich bardzo delikatnych szminek. Znalazłam też produkty w drogeriach, właśnie takie, które bardzo fajnie mi się sprawdzają. Te błyszczyki, które teraz Wam pokazuję, ja noszę w torebkach swoich na przykład. Tak po prostu jeden w jednej, drugi w drugiej, żeby ich ciągle nie przekładać. Ten błyszczyk bardzo lubię, to jest błyszczyk Rimmela i mam, uwaga, go sztuk 3, właśnie w każdej torbie jeden, żeby nie przekładać go ciągle, bo ja ciągle sobie nim właśnie usta poprawiam, bo on też bardzo fajnie nawilża. Tak wygląda. Te numerki jak zwykle będziecie mieli wszystkie podane obok. Jeżeli nie błyszczyk Rimmela, to bardzo fajny też jest błyszczyk Bourjois z efektem niby 3D. Nie widzę efektu 3D, ale błyszczyk się bardzo fajnie sprawdza. I z Bourjois, słuchajcie, mam też jedną z nielicznych szminek, jakie ja w ogóle mam, szminkę matową, również w takim maziajku, nie wiem jak to powiedzieć, na takiej pałeczce właśnie, którą malujemy usta. I to też jest taki kolor raczej pudrowy, zgaszony róż. Bardzo długo się utrzymuje na ustach, nie trzeba go zbyt często w przeciągu dnia poprawiać, dlatego właśnie tę jedną szminkę Wam przyniosłam, żeby ją zarekomendować. Jeśli chodzi o rzęsy, kiedyś Wam opowiadałam już o tuszu Bourjois, wydaje mi się, że w odcinku Moja torebka, a dziś chciałabym pokazać tusz, który aktualnie, na przykład dziś mam rzęsy niepomalowane. Tusz Max Factor Velvet Volume. Bardzo fajny tusz ze względu na, i uwaga, tutaj już od razu pokazuję, na szczoteczkę. Ja wiem, słuchajcie, że co kobieta, to jakby inne wybory, jeśli chodzi o szczoteczkę do rzęs. Niektóre z nas lubią szczotki bardzo gęste, niektóre, tak jak ja, lubią szczotki silikonowe,
też nie poruszające się za bardzo, tak? Bo ta szczoteczka jest sztywna i daje mi rzeczywiście taką możliwość wielokrotnego nanoszenia produktu na rzęsy bez takiego sztucznego efektu teatralnego, którego ja nie lubię. Lubię mieć ładnie wytuszowane rzęsy, ale właśnie bez takich grudek widocznych, które po prostu w moim odczuciu są bardzo sztuczne. Jeśli jesteśmy już przy oku, to pokażę jeszcze jeden produkt, który rekomenduję, jeśli chodzi o drogerię i w tym roku często go używałam. Mowa o kredce, o takim eyelinerze właściwie bardziej niż kredce, L'Oreal. Poleciły mi go dziewczyny, właśnie wizażystki. I to jest taka kredka zamienna dla mnie, tak? Ja wcześniej kiedyś Wam mówiłam o eyelinerze Lancome, którego używam, który jest bardzo fajny. A właśnie jeśli go akurat nie mam, albo właśnie tak na co dzień gdzieś tam biegnę, się spieszę, to szybciutko sobie taką kreskę nad oku mogę właśnie tym L'Orealem zrobić i bardzo fajnie się sprawdza. Rzeczywiście taki przyjazny to jest produkt. I ostatnie moje odkrycie. Jako że, tak jak mówiłam Wam, mam raczej delikatne rysy twarzy i też no, nie staram się mocnych tych makijaży robić, mam też delikatnie zaznaczone brwi, podkreślam je nie mocno, ale jednak troszeczkę właśnie produktami, które są przeznaczone do brwi i ten, który tutaj mam i którym się chcę z Wami podzielić, bo rzeczywiście jest bardzo fajny, to jest produkt Rimmela. Jak widzicie, te marki się gdzieś tam przewijają u mnie takie ulubione. Ja jestem takim klientem raczej wiernym, że jeżeli coś mi się sprawdza, to wracam do tego samego produktu. Myślę, że ten mi w ogóle na bardzo długo starczy, bo ja dość rzadko go tak naprawdę używam i w minimalnych ilościach. To jest taki produkt podzielony na pół. Mamy jakby cień do brwi i do tego jest taki wosk do wykończenia przeznaczony. No i oczywiście szczoteczka do rozczesywania. Bardzo fajny, długo się utrzymujący i myślę, że jest naprawdę fajnej jakości, bo nic, jakby żaden element składowy z tych cieni nie rozmazuje się na przykład na brwiach, co miało miejsce przy innych tego rodzaju produktach. No i chyba, słuchajcie, dotrwaliśmy do końca. Chyba o wszystkich tych produktach drogeryjnych opowiedziałam. Bardzo jestem ciekawa, czy któryś z nich znajduje się również w Waszych kosmetyczkach. Być może moi ulubieńcy i moje wybory tegoroczne to są również Wasze wybory. Napiszcie mi o tym koniecznie w komentarzach pod spodem. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, no to oczywiście poproszę o łapkę w górę. Jeżeli nie zasubskrybowaliście jeszcze naszego kanału, to tam jest taki czerwony przycisk. Zróbcie to, będziemy na bieżąco. Ja jeszcze zapraszam Was do tych wszystkich odcinków, które macie w opisie podlinkowane. Czyli do kosmetyków luksusowych, do kosmetyków ekologicznych, do odcinka Moja torebka i do rozmowy z Agnieszką Milczarek. Tam znajdziecie inne produkty, które wyróżniłam w roku 2017. Na dziś będę się już żegnała. Nie na długo oczywiście, bo jak zwykle widzimy się co tydzień w kolejnym odcinku Green Canu Stylowo albo innym z naszej serii. Pa, pa!